Zmarszczki widzę kolejne. Czas jakby przyspiesza. Gdzie ten młodzian przystojny, który lica miesza kobiet z pierwszych trzech ławek, a także z babińca. Tak, to był cytat z Naboga. Mówię go dlatego, że 7 lat temu, tyle czasu, 7 lat temu odbyła się premiera, dokładnie 20 kwietnia, czyli jakby za 2 tygodnie prawie miała być premiera. Zrobię to może w ten sposób, że opowiem trochę i przejdę się tak jakby na próbę. Więc tak. Pozdrowienia z Magenty. Próby trwały około 2,5 miesiąca. Tekst napisał Jarosław Murawski. Reżyserował to Marcin Liber. Bardzo fajny zespół. Mianowicie cały. Tam był klub Grzyba. Ksiądz Grzyb to moja postać, ksiądz. Pogoda właśnie była taka. Oj, było ciepło. Nie zachęcała do pracy, ale tekst i materiał był na tyle dobry, że aż miło się chodziło. Zresztą jak zwykle na próby z tak dobrą ekipą. Tęsknię za takimi produkcjami, gdzie gra prawie cały zespół. Wszyscy są wtedy razem. No tutaj jak widać nikogo nie ma, bo próby odwołane, więc nie ma papierosków w przerwie. Idziemy prawie na próbę. O! Dzień dobry. Kaszle niezdrowo, a zęby chore. To, żeby tak było, również spektakl Marcina, w którym grałem. Dobra, idziemy dalej. Spektakl w sumie aktualny, 7 lat temu powstał, a w miarę upływu czasu uaktualniał się. Znajdujemy się teraz na dużej scenie. Jak widać, jestem w scenografii Chenchi. Niestety wstrzymane próby. Tak, tak. Tam była widownia. Mówiłem w tamtym kierunku. Do Boga. Mówiąc monolog między oczy. Co by jeszcze powiedzieć o Naboga? Spektakl bardzo ważny, jak już wcześniej powiedziałem, niebanalny, pisany 13 z głoskowcem. Wielką robotę wykonał Jarek Murawski, pisząc to, z tego co wiem, chyba 4 lata. Mieliśmy na początku robić co innego. Akurat Jarek mówił się z Marcinem i wzięli jego tekst na warsztat. Była to wielka inscenizacja. Tak jak mówię, bardzo rzetelna, bardzo zespołowa i bardzo miła praca. Praca, praca, praca. A właśnie, jeszcze o tym opowiem. Kiedy Bóg wstaje z martwych, Bóg nie syn, tylko Bóg, wszystkim się dostaje. Od prawego do lewego wszyscy dostają między oczy jego ostatnim monologiem. Dlatego ten spektakl podobał się tej stronie i tej stronie. Bo każdy coś dostał, ktoś dostał na kogoś i ktoś dostał od kogoś. A koniec spektaklu kończył się tą oto moją ulubioną muzyką.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Moje nazwisko Marcin Liber i Sebastian Majewski prosił mnie o to, żebym opowiedział trochę o tym, jak powstał spektakl na Boga i historie związane z pracą nad przedstawieniem, anegdoty. Mam kilka pytań, które mi Sebastian wysłał, więc postaram się odpowiedzieć Wam na to i tym samym przypomnieć sobie historię, która miała miejsce 7 lat temu. 20 kwietnia 2013 roku, dokładnie wtedy była premiera spektaklu Na Boga. A zaczęło się to od tego, że Sebastian zaproponował mi pracę nad spektaklem w ramach projektu. Zdaje się, że ten projekt, który obejmował cały sezon, nazywał się Święta Święta lub coś w tym stylu, bo wiadomo, że to Sebastian lubi nazywać te sezony Znamy, Znamy, Lubimy, Lubimy, Pamiętamy, Pamiętamy lub coś w tym rodzaju, więc prawdopodobnie to były Święta, Święta i Po Świętach. Trochę żartuję, ale wiem, że miałem robić przedstawienie w okolicy Świąt Wielkiej Nocy i przedstawienie w oparciu o tekst Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim. Nie zrobiłem tego tekstu, ponieważ kilka miesięcy wcześniej Jarek Murawski przysłał mi swój tekst napisany 13-zgłoskowcem, który wówczas się nazywał Pogrzeb. I pracowaliśmy nad tym tekstem, który uważałem po prostu po pierwszym czytaniu, że jest fantastyczny, że jest w tematyce tego, o czym rozmawiałem wcześniej z teatrem, jest też jego forma nawiązująca do takich średniowiecznych misteriów. Więc wszystko mi się zgadzało, ale rzeczywistość była współczesna, więc tym bardziej chciałem zrealizować tekst Jarka. Sebastian pytał mnie o rzecz, którą szczególnie pamiętam podczas pracy. To był krótki okres, bo pracowaliśmy bardzo intensywnie, więc wszystko zlewa mi się w jedną całość, ale mieliśmy tak naprawdę 3 tygodnie. W związku z tym, że w innym teatrze nastąpiły jakieś komplikacje i ten termin nam się prób strasznie, strasznie skrócił, więc ta praca była mega intensywna, zważywszy na to, że to jest przedstawienie, które jest oparte na 3 aktach. Trwa w efekcie ponad 3 godziny. Się zgadzało, 3 tygodnie prób. Więc na początku byliśmy przerażeni, ale jakoś miałem poczucie, że z tym wyznaczonym tekstem bo dawno nie pracowałem na gotowym tekście, to jest też jakaś była jedna z niewielu okazji, żeby się mierzyć po prostu już z autorem, który ma zaproponowaną wizję i trzeba podążać za jego myślą i za jego propozycjami. To było oczywiście fantastyczne w przypadku tego tekstu. Ale wracam trochę, jestem chaotyczny, nie potrafię jeszcze specjalnie się nie przygotowałem, nie mam tej umiejętności rozmawiania sam ze sobą, nagrywania się do telefonów, ale takie czasy, cóż. Pamiętam, że pani dyrektor, pozdrawiam panią dyrektor, bardzo chciała, żebyśmy zmienili tytuł, ponieważ tytuł Pogrzeb nie wróżył niczego dobrego, kto chciałby iść do teatru na pogrzeb. I długo borykaliśmy się oczywiście w ramach tych 3 tygodni ciężkiej pracy nad wymyśleniem tytułu. I pamiętam, że po jakiejś intensywnej próbie, która się przeciągnęła do późnych godzin nocnych, do długiego omówienia i musieliśmy wstać na poranną próbę, ja tak wstając po śniadaniu od stołu mówię: Na Boga, trzeba iść na próbę. No i tu powstał tytuł. Na Boga. Taka anegdota, którą pamiętam. Sebastian w mailu pyta mnie o Bacha i utwór finałowy, który się pojawia. Do współpracy zaprosiłem Małgorzatę Sarbak, która była, nieładnie mówiąc, oprawczynią muzyczną. W związku z tym, że wcześniej spotkaliśmy się w Wałbrzychu, pracowaliśmy nad spektaklem Aleksandra Rzecz o Piłsudskim, gdzie Małgorzata grała na klawesynie na żywo utwory Bacha.
I to ona stała się odpowiedzialną za to, żeby to przedstawienie oprawić muzyką Jana Sebastiana Bacha. Bo wszystkich nas pracujących wtedy nad Aleksandrą zaraziła, myślę, że na całe życie już, miłością do Bacha. Więc wszystko, co robimy, robimy z miłością do Bacha. Gosia oczywiście też poza warstwą muzyczną, estetyczną, dokonała tych fragmentów, wyboru tych fragmentów ze względu na ich treść. I one tworzyły takie partie chóru. Tekst był wyświetlany na slajdach i on komentował różne fragmenty z spektaklu, sceny pojedyncze. No, pełnił taką funkcję chóru. Muzykę do spektaklu robiła Aleksandra Gryka, ale Bacha dobierała Małgorzata Sarbak. No i rzecz jasna, szukając tego, co najpiękniejsze w Bachu, w finale został utwór, który mam nadzieję ktoś montuje podczas tego materiału. To tyle o Bachu, tyle o tym, co zapamiętałem, chociaż tych anegdot było dużo, ale jak już mówiłem, praca była intensywna i tylko przez 3 tygodnie. To pytanie kolejne, na które odpowiadam, przewijałem sobie maila w głowie, to jest to, jak bardzo ważne stało się dla mnie przedstawienie. Więc sądzę, że w takiej mojej liście ulubionych przedstawień, które zrobiłem, to jest to spektakl na Bojoga zajmuje jedno z pierwszych. Jest bardzo ważny. Bardzo ważny, tak. Co teraz łączy się z odpowiedzią na kolejne przedstawienie, na kolejne, przepraszam, pytanie. Oto czy nie bałem się, że ten spektakl będzie obrazoburczy, podejmując taki, a nie inny temat. Oczywiście opowiadamy o Kościele katolickim w Polsce, o jego wpływach na naszą rzeczywistość, nasze związki maluczkich z wielkim Kościołem. I co chciałem powiedzieć, to jest bardzo ważne, bo podczas jakiejś dyskusji, która pojawiła się już po spektaklu Klątwa w Teatrze Powszechnym, którą reżyserował Firlicz, pojawił się taki głos, że do tej pory nikt w Polsce nie zajmował się tego typu tematyką. Więc ja to teraz sprostuję. To nie jest prawda. Kościołem katolickim w teatrze zajmowałem się nie tylko ja przed Friedlichem, ale zajmowali się też inni twórcy. I to zajmowaliśmy się w Wałbrzychu. Pamiętam Betlejem Polskie, które zrobił Wojtek Faruga. Fantastyczne przedstawienie. I dlaczego nie baliśmy się tego, bo trochę to były inne czasy, trochę trudniej było, mam wrażenie, zrobić dzisiaj takie przedstawienie, ale mieliśmy taki moment poczucia wolności związanej z demokracją, silną demokracją, którą teraz możemy doceniać, w teatrze jest miejsce na dyskusję, na podejmowanie ważnych dialogów, rozmów. A trudno nam, ludziom wychowanym w Polsce, nie mówić o tak ważnej kwestii, jaką jest religia. Nie dlatego, że ja jestem osobą wierzącą, ale jestem na pewno osobą wychowaną w tej kulturze i w tej tradycji. I muszę się z tym w jakimś sensie mierzyć, dyskutować, rozmawiać, sprawdzać, na ile ona wywarła na mnie piętno, jak bardzo jest ważna w moim życiu, jak bardzo ważna jest w życiu Polaków, jak ważna rozmowa na temat Boga i tego, czym Bóg jest. Ta rozmowa zajmuje miejsce obok innych rozmów, które toczymy z naszymi przyjaciółmi, z rodzicami. Więc o tyle mi się to wydawało, że nie niebezpieczne, tylko potrzebne. To jest tak. I to chyba się wyczerpał limit, znaczy zbiór pytań. Bardzo chętnie bym o tym jeszcze opowiadał dłużej, bo przecież to jest mój ulubiony spektakl zrobiony w moim ulubionym teatrze z moimi ulubionymi aktorami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę zdrowia.